i zrobić jakąś aktywność fizyczną, której nie znoszę. Weszła sobie w ten zagajniczek i poszukała grzybów w listopadzie. Z kamerą, żeby was też troszeczkę zmotywować. I no chyba, że tylko jeden raz. To na pewno każdemu wyjdzie na zdrowie. Hej, witajcie na kanale Sypnia Planuję. Kto widział mnie kiedykolwiek w okularach? Słuchajcie, ja nie pamiętam, żebym nagrywała jakiś filmik w okularach, ale dzisiaj jest wyjątkowo, jest bez makijażu, bez fryzury i w okularach. Słuchajcie, ja od 20 roku życia noszę soczewki, od 4 okulary, także tego nie unikniemy. Ale chciałam, przychodzę do was dzisiaj z filmikiem motywacyjnym. Sama wstałam w dość niezbyt dobrym humorze, więc postanowiłam to zmienić. A w związku z tym, że ja mam bardzo niskie ciśnienie, zawsze miałam, to żeby podnieść sobie troszeczkę chęć do życia i jakąkolwiek inspirację do robienia czegokolwiek, potrzebuję pić dużo wody i zrobić jakąś aktywność fizyczną, której nie znoszę. Zazwyczaj jest tak, że planowałam, kupowałam ciuchy i wszystko inne, w ogóle ustawiałam się na godzinę z najlepiej z koleżanką. Po 2 dniach nic z tego nie wychodziło, więc dzisiaj kompletnie inaczej. Bardzo zły humor, kompletnie nic od rana mi nie wychodziło, więc postanowiłam, że jak już wrócę z miasta i pozałatwiam wszystkie sprawy, to pójdę pobiegać. Słuchajcie, ja ostatni raz biegałam chyba z 10 lat temu, na pewno przed dziećmi jeszcze, więc bez żadnych butów, bez stroju, słuchajcie, fitness i nic takiego. Po prostu wyszłam z domu z kamerą, żeby was też troszeczkę zmotywować i pobiegłam. Nie przebiegłam dużo, słuchajcie, nie będziemy się oszukiwać. Kondycję mam na zero, ale czuję się dużo lepiej. Teraz jak już odpoczęłam, jest naprawdę bardzo fajnie. Ja zresztą próbowałam do was mówić w trakcie, kiedy odpoczywałam chodząc, ale był taki wiatr, że nic nie było słychać, więc nagrywam teraz z powrotem z domu do was. Tak czy inaczej, słuchajcie, chciałabym, żebyście teraz troszeczkę popatrzyli przez minutkę, jak biegałam, jak chodziłam, jak odpoczywałam i żebyście wy też zrobili kilka jakichś fajnych skłonów, czy przysiadów, czy potruchtali w miejscu. Bardzo was serdecznie zachęcam na 1 minutkę wysiłku ze mną i zapraszam do oglądania. Gdybym w ramach odpoczynku weszła sobie w ten zagajniczek i poszukała grzybów w listopadzie. Ja myślę, że każda wymówka jest dobra, żeby odpocząć minutkę. Idziemy. Muszę wam powiedzieć, że całkiem to przyjemnie, ale po grzybach ani śladu. No, może jakieś małe zarodniki, ale na pewno nie jadalne. No, chyba, że tylko jeden raz. No dobrze, moi drodzy, ci, którzy poćwiczyli ze mną minutkę, mogą być z siebie dumni, a ci, którym to troszeczkę umknęło, to słuchajcie, włączcie sobie ten filmik jeszcze raz wieczorem i koniecznie poróbcie troszeczkę aktywności, to na pewno każdemu wyjdzie na zdrowie. A teraz chciałam troszeczkę pogadać o swoim listopadowym postanowieniu. Przyszła jesień i moja energia i cała witalność w ogóle już, słuchajcie, spada poniżej jakichkolwiek krytycznych, więc oprócz tego, że będę starała się spać troszeczkę krócej.
A to dlatego, że mam te bezsenności w nocy, więc zegarek przestawiam na godzinkę wcześniej, żebym się obudziła i będę starała się wstać godzinkę wcześniej. No i też położyć się troszeczkę później. Myślę, że będę edytować dla Was filmiki i to mnie troszeczkę zmotywuje, żeby położyć się później spać. Jak mi się uda, to znajdę 15 minut na drzemkę w ciągu dnia i taką szybciutką drzemkę sobie zrobię, bo kiedyś jak tak robiłam, jeszcze mając maleńkie dzieci, to bardzo fajnie regenerowałam się. Jak już pospałam pół godziny albo godzinę, to była katastrofa, ale 15 minut, takie zamknięcie oka było naprawdę bardzo, bardzo regenerujące i nie zaburzało mojego planu dnia. Także to będę chciała zrobić, ale jeszcze jest jedna taka fundamentalna rzecz. Słuchajcie, ja byłam osobą, która nigdy nie chciała brać żadnych witamin ani suplementów. Ja w ogóle byłam daleka od tego, żeby brać jakieś środki przeciwbólowe. Jak bolała mnie głowa, to po prostu wypijałam dodatkową szklankę wody i tak sobie z tym radziłam. Ale parę lat temu bardzo dobra przyjaciółka ręczyła za produkty, które mówiła, że są naprawdę świetne i dla mnie podziałają, bo nie były to ani witaminy, ani żadne suplementy, tylko żywność w proszku, taka żywność farmakologiczna, jak ja to nazywam, bo w tabletce są zmielone i skondensowane warzywa, owoce, nasiona, w ogóle pestki, wszystko, co możecie sobie wyobrazić. I taką tableteczkę można sobie wziąć i to bardzo pomaga odżywić nasz organizm. A jak pomaga odżywić nasz organizm, to już też nasza witalność i chęć do życia i w ogóle dużo więcej energii mamy, także naprawdę to jest coś, co na trzeci dzień już widać rezultaty i jest dla mnie przede wszystkim genialne. Więc ja do tego wracam. I to też jest tak, że no właśnie dlaczego wracam, dlaczego przestałam? No bo człowiek jak już sobie bierze coś przez tydzień, dwa, miesiąc, trzy, i myśli, że rutyna już jest fajna, że już się wysypia, że ma dużo siły i energii i ta pamięć, koncentracja się poprawia, no to po co brać te tabletki? No bo ja mam taką mentalność, że nie jestem po prostu osobą, która lubi brać jakiekolwiek tabletki. No i co? I mijają 2-3 tygodnie po tym, jak już przestaję brać tą żywność farmakologiczną i moja po prostu energia i witalność i cała rutyna po prostu idzie do kosza i wtedy sobie przypominam, że co się dzieje, dlaczego ja jestem taka śpiąca? No właśnie dlatego, że nie biorę swoich witaminek. Także, co do aktywności fizycznej nie jestem pewna, bo jak tylko ruszę się w domu, czy to jest czwarta, czy piąta nad ranem, to moja córa zaraz wstaje, więc tutaj jest problem. Wolałabym, żeby sobie pospała do tej szóstej, a ja po cichutku po prostu może posiedzę na komputerze z rana i poedytuję dla Was filmiki. Chociaż tutaj jakbym się zaszyła w tym pokoju, to może nie będzie mnie słyszała, jakbym troszkę ćwiczyła. No i przede wszystkim ta najważniejsza rzecz to duża ilość wody i tych moich tabletek, które zawierają właśnie tą żywność farmakologiczną, jak to nazywam. Ale do czego zmierzam? Ja w ogóle uważam, że w dzisiejszych czasach suplementacja jest taka rozsądna. I to nie chodzi o to, że każdy powinien brać witaminy i w ogóle, bo to jest konieczne, tylko dla osób, które naprawdę czują, że coś jest nie tak. Tak jak na przykład ja, z tym niskim ciśnieniem, z brakiem energii, z taką ospałością, to naprawdę myślę, że same witaminy, które bym miała przepisane od lekarza, nie pomogłyby mi tak bardzo, jak uzupełnienie tej diety. W związku z tym, że teraz często nam się zdarza, jest mnóstwo słodyczy, półproduktów, gotowych w ogóle dań. My też w czasie przeprowadzki, czy nawet wcześniej, jak mąż przyjeżdżał tylko na weekendy, to wychodziliśmy do restauracji, dzieci jadły frytki, słuchajcie, przyzwyczaiły się do tego takiego jedzenia, jak ja to nazywam, śmieciowego. Na mnie suplementy nigdy nie działały, ale ta żywność farmakologiczna, o której mówię, to już zupełnie coś innego, bo to jest uzupełnienie diety. I w przypadku, kiedy... O ja... Dziękuję. I w przypadku, kiedy zdarza nam się troszeczkę zbłądzić, słuchajcie, i zostaje troszeczkę drożdżowca po wizycie teściów i można sobie pozwolić na coś po prostu słodkiego, czy pominąć posiłek i zjeść coś na mieście, to takie uzupełnienie diety w pokarm. Bo tu już nie chodzi o to, że bierzemy jakiekolwiek witaminy, które może się przyswoją, a może nie, bo to trzeba tą witaminę z tym, a tą witaminę z tamtym, a jak jest za dużo, to przewitaminizowanie w ogóle jeszcze jest gorsze. Ja nie chcę się mądrzyć, bo dietetykiem ani farmaceutą nie jestem, ale wiem z własnego doświadczenia,
że jeżeli dobrze zjem jednego dnia, to następnego dnia czuję się dużo lepiej. Jeżeli jednego dnia zjem naprawdę słabo, to choćbym nie wiem co, następnego dnia rano próbowała zjeść bardzo, bardzo zdrowego, to ja i tak muszę poczekać 24 godziny albo nawet 48 godzin na to, żeby odzyskać tą energię i normalną funkcjonalność w swoim życiu, bo na mnie od razu widać efekty. Kiedy wypiję za mało wody, kiedy wypiję za dużo kawy, to właśnie ostatnio te bezsenności i za dużo po prostu w głowie tych wszystkich spraw mam, więc to mi przeszkadza. Tak jak mówiłam, dla mnie zażywanie teraz żywności farmakologicznej jest bardzo, bardzo rozsądne i to jest moje postanowienie listopadowe. Teraz chciałabym, żebyście wy napisali mi w komentarzach, jakie produkty bierzecie, czy suplementujecie siebie, czy męża, czy żonę, czy dzieci, słuchajcie. Dajcie po prostu znać. Myślę, że to, co mówię ja, to jest jedno, a to, co wypiszecie w komentarzach i inni również mogą przeczytać, jest po prostu bardzo ważne i dodaje dużo wartości do tego kanału. Także serdecznie Was do tego zachęcam. A ja już teraz zabieram się za poranną, no, przedpołudniową kawę. A Wam dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmików. Pa, pa!